Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. No i tak, jesteśmy w Kelid, konkretnie mówiąc w samych Kurhanach. I tak, jak zapewne widzicie, mamy przy sobie inną broń. A jest to nic innego jak topory Rycerza Śmierci. Czyli inaczej mówiąc, broń bossa, którego ostatnio pokonaliśmy, więc tak, stwierdziłem, że ulepszy na +4, bo do tego mamy prawie że nielimitowany dostęp. I no, dzisiaj się trochę tym może pobawimy, kto wie. Prawda, moveset nie jest idealny, więc no, się zobaczy. Chociaż przyznam, że ten jednoręczny jeszcze jest okej. Okay. W miarę szybki, tylko ten dwuręczny nie do końca. Ale dobra, tak czy inaczej jesteśmy w Smoczych Kurhanach. Głównie dlatego, że właśnie jest tutaj jedno miejsce, które musimy odwiedzić na szybko. Jest to oczywiście nic innego jak... I żebym się tutaj nie pomylił, ten okrąg a la więzienie, to cały czy coś takiego, którego ponownie powtórzę to, co często powtarzam, nie wiem, czy kiedykolwiek odwiedzałem. Może tak, może nie. Po prostu nie pamiętam. Ale nieważne, czy odwiedzałem, czy nie. Chcę sprawdzić, co się kryje w syriańskim wielkim więzieniu. Niewielkim, wiecznym. I najlepiej przy pomocy tych oto toporków, więc tak, idziemy, zaraz się pojawi tutaj oponent, którym jest... Hujus Chemgeus, nie wiem jak to przeczytać, mag bojowy. Okej, okay, jest to z tej szkoły, która się specjalizuje właśnie w tych jakby... Nie tylko w zaklęciach, ale też w fizyczności, okej. Okay. I tak, obrażenia z tych toporków na dzień dobry prezentują się nie najgorzej. Ta zdolność jest za to świetna, muszę przyznać, uwielbiam ją. Pewnie tak zginę przez to. Ale tak. Szczerze podobają mi się. Bawi mi się we mnie dosłownie, jak gram moim magiem. Dobra, wykończmy go wspaniałym po prostu obrotem z tych toporków. Mag pewnie ich już z jako... Arze War. O. To teraz jest ciekawe, bo to wygląda dosłownie tak, że wyszliśmy do więzienia, w którym był uwięziony, zamknięty. Zamordowaliśmy go. I nawet nie pozwoliliśmy mu spocząć. Tylko zamiast tego zamieniliśmy go w naszego sługę. Albo to było takie na zasadzie, no pokonałeś mnie, to teraz zostanę twoim sługą i po prostu przyjął formę duchową, bo... Jeśli się nie mylę, to... Bardzo prawdopodobne jest to, że tutaj było wspomniane coś o tym, że właśnie da się przyjmować jakby formę duchową. Przynajmniej niektórzy mogą, niektórzy potrafią, takie inne pierdoły. O. Pewnie nie jestem, więc nie trzymajcie mi za słowa, nic tego typu. Tak, mogliśmy teoretycznie już teraz iść gdzieś indziej, robić coś innego, ale zauważam to. Tego skaraba. Pytanie brzmi tylko, czy on naprawdę coś ma, czy jest to jeden z tych zmyłkowych? Czy on mnie właśnie uderzył? Dobra. Nieistotne. I tak go pobijemy. I co tu było? Nic, okej, okay, czyli to była zmyłka. Dobra, więc... Chyba... Takie ważniejsze rzeczy mamy już za sobą. A co za tym idzie? Dopóki nie przypomnę sobie czegoś innego, to wracamy na tereny Królestwa Cieni. I tak... Dzisiaj chciałbym pojechać tutaj. A dlaczegoż to? Odpowiedź jest banalnie prosta. Gdyż iż ponieważ jest tutaj kolejny oponent, którego w moim odczuciu możemy pokonać. Tak. Czy to jest numer 3? Tak, numer 3. Prawda jest taka, że właśnie na początku, gdy przychodziliśmy... Możecie go zapamiętać, możecie go nie pamiętać. Ale był sobie właśnie tutaj taki duch, ala. Przecież po prostu rycerz duchowy. Ja mam kuszę. Strzelała wieloma pociskami naraz. I chyba jakiegoś miecza. Ja ogólnie... Bił dużo, ale... Byłem na takim podejściu... Przecież w sumie miałem taką mentalność, że w sumie to może damy radę go pokonać. Ale zawsze tam minimalnie brakowało. No a tutaj teraz... Może już nie zabraknie. Na całe szczęście mamy
posąg Mariki tuż przed nim. I tak, powinienem rzucić jeszcze swoje błogosławieństwo, ulepszenie i tak dalej. Ale trudno, nie pomyślałem. Okej, to nie było za mądre. Wniosek. Używanie tej zdolności prosto w jego strzały i tak spowoduje, że zginę. Szkoda. Ale przynajmniej... No, dobra, przynajmniej po prostu, żebym się nauczył czegokolwiek nowego, więc... No i tak... Warto było tu umrzeć. Tak, jestem świadomy, że możliwe... Że ten... Lepszym wyborem byłoby użycie tutaj... mojej dotychczasowej broni, niż tych toporów. Ale właśnie chcę się nim pobawić trochę jeszcze, zanim je odłożę w niepamięć. Bo wydaje się być naprawdę w porządku. Prawda, nie mam najlepszej zbroi, przez co by to mnie łatwo wytrącać z równowagi. To jest takie zastanawiające, ile ja bym musiał mieć tak naprawdę, żeby mnie nie wytrącili. Ale tak. Toporty nie biją tutaj aż tak dużo. W sensie jest nadal okej wynik, ale nie na tego przeciwnika, nie na ten etap. Ale co się dziwić. Są na plus 4. Daję mi chyba kamienie piątki, żeby móc iść dalej. Dobra. Jeśli to nie działa, to spróbujmy w takim wypadku... Oczywiście, że damy. Może to być trochę dziwne dla niektórych, że nadal używam tego miecza. Porzuciłem wszystko, co do tej pory miałem, moje szpony, moje inne rzeczy, ale no, to jest za dobre, żeby tego nie używać. Jest tak, zawczasu się zarzucę regeneracyjnie. Tutaj jest problem, że nie wiem w sumie, które, nie wiem gdzie. Smacza błyskawice. Ręce, bo mam ulów stawiony na wysokiej jakości. Nadal uważam, że wysoka jakość jest najlepszym wyborem. To już nie jest miłe. Nawet nie mam jak z nim walczyć. Przez to, że raz wejdę w jego kuszę, to jestem już po prostu martwy. Pewnie przydałoby się więcej równowagi, ale problem jest taki, że nie wiem, jak ją uzyskać. Ja się znam jedną technikę, jeden sposób, ale... Nie wiem, gdzie co zdobyć. No poza oczywiście zbroją lepszą, solidniejszą. A tutaj mowa o... talizmanie kozłobyka, czy jakoś tak? Istotne w sumie nazwa. To, co jest istotne jednak, to to, że to zwiększa fajnie właśnie równowagę. A co za tym idzie? Okej. No może w tej zbroi byłbym w stanie przetrzymywać jego ataki. Okej. Niektóre ataki jestem w stanie mu przerywać, ale nie wszystkie. Ciekawa rzecz i oczywiście, że muszę mnie minimalnie złapać. Ale dobra, jeśli się trochę tutaj uspokoję i postaram, to powinniśmy dać radę. Niewielką zmianą, rzecz jasna, a w takiej też już nie będę nosił talizmana w drugiej ręce. Czemu talizmana? No, świętej pieczęci, tak najłatwiej to chyba... To jest nieprawidłowa nazwa, nie wiem skąd mi się wziąć. Jeszcze musi mi pies szczekać, super. Teraz powiem, nie wiem dlaczego szczeka, jeśli ktoś by się zastanawiał. Pewnie jak zwykle to się odbija. Ale tak. Bierzemy tarczę, mamy naelektryzowane. Święta przysięga, czy tam złota przysięga, nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. Okej, czyli jak mnie wytrąci, to już potem będę miał stunlocka od niego. Nieprzyjemnie. To bardzo nawet nieprzyjemnie. Ja tak naprawdę tutaj robię źle. Ja się wiem, że mogę sobie podbić
jeszcze witalność, ale... Ale dobrze, dużo bić. Inne rzeczy mam dobre. Jedyne, tak całkowicie stuprocentowo, co mógłbym zmienić, to jest jeszcze dać to. Żeby ciężej było przełamać moją tarczę. Można nawet spróbuję. Okej, lepsze obrażenia na tamtym. Jasna sprawa, przydadzą się fajnie, ale... Preferowałbym jednak nie umierać bardziej, niż mieć minimalnie wyższe obrażenia. Nieco, dobra. I w sumie chyba błyskawicy to był kiepski wybór. Jak tak teraz myślę, że powinienem spróbować czegoś innego. Wniosek, jak trzymam w dwóch rękach, to nie jestem w stanie się ten... Znaczy, nie jestem w stanie go wytrącić z równowagi. Przynajmniej się wydawać, że to jest za trudne dla mnie. W sensie, no, ginę szybko. A on jest prawie niemożliwy do wytrącenia tym, co mam. Więc... Co? Będzie ciężko. Ciężko będzie. Ale okej. Okay. Tym razem zarzućmy w takim wypadku, może spróbujmy krwawy płomień. Wiecie, głównie chodzi o płomień. Bardziej niż o krwawy. No, błyskawice nie wydawały się zbyt skuteczne, to może ogień będzie tym, czego nam potrzeba. Okej, spokojnie, gwiazdoklucz. Trzyma w dwóch rękach, więc teraz nie możesz go przełamywać. No, ciekawe, że jak ma w dwóch rękach, to jest po prostu nie do przełamania przez moje ataki. Ciekawe, od czego to zależy tak naprawdę. I przegrana. No i niestety. Śmierć kolejna. Szczerze nie wiem, czy ogień, czy błyskawice były lepsze. Będę się to jeszcze posprawdzać. Ale pójdźmy raz ostatni tutaj w sumie na tego dziada. Jeśli się nie uda, to pomyślę o czymś innym. Inaczej mówiąc, pójdziemy szukać szczęścia, przygody i innych rzeczy w pozostałych miejscach, które w sumie zobaczyliśmy, ale w których nie byliśmy. Bo trochę tego jeszcze jest. Chyba podobne rezultaty robią, więc nieważne, czy będę się wzmacniał, jeśli rezultat zawsze będzie podobny, to po prostu ważne, żeby wzmocnić się czymkolwiek. Okej, teraz jest czas na to, żeby bardziej unikać jego ataków, niż samemu je wyprowadzać. A potem, jak już wyciągnie z potem kuszę, to będzie można się bawić właśnie w silne cięcie. Dobra, mam taktykę, którą można by było zastosować. Pytanie tylko, na ile ona zadziała. To było ciekawe. Teraz mam do was prośbę. Taką naprawdę. Napiszcie mi, czy on zawsze mi zadawał połowę mojego paska życia. W tym momencie mnie się wydawało, że tak jakby dostałem za wysokie trochę obrażenia. Ale dobra, trudno się mówi. Nie udało się, więc trzeba znaleźć inne rzeczy właśnie do zrobienia. I ze wszystkich najlepiej byłoby chyba pójść tam, gdzie już mamy w sumie mapę. Odkrytą, czyli o tu.
Bo jest tu jakaś wioska. Tutaj był las z ognistym. Nie ognistym, tylko tymi, no, elektrycznymi owcami i tak dalej. Więc ja sprawdźmy, co tutaj mamy, jak tutaj mamy i tak dalej. Może coś ciekawego znowu znajdziemy. A ja tylko jeszcze dla świętego spokoju, żeby nie marnować miejsca na talisman, zakładam znowu insygnium skrzydlonego miecza. I tak. Mamy tutaj jakichś wrogów. Tam jakieś, no wiadomo, co to za przeciwniki. To już ich widzieliśmy. Ale nadal jakieś, bo w sumie oficjalnie nazwy ich nie znam. I zobaczmy, co będzie skrywać to miejsce. Prosperujące miasto. Okej. Nazwa nic nie sugeruje. Poza tym, że miasto powinno być w rozkwicie, rozroście. Jak zwał, tak zwał. A sądząc po tym, że są to ruiny, to tak bym go nie nazwał, więc... Tja. Chyba, że to było jakieś tłumaczenia i nazwa angielska była jakaś, powiedzmy, że inna niż prosperująca. Ale dobra. Nie przejmujmy się na razie takimi pierdołami. Po prostu idźmy przed się. I zobaczmy, co to jest. Jest znak wezwania duchów, co nie wiem, czy jest dobrym elementem, czy kiepskim. Chyba kiepskim, sądząc po tym, że mamy tutaj znowu tego dziada. I okej, ostrożnie. Nie wiem, czy doczyszczę swojego miecza po tym, gdzie on wylądował przed chwilą. Teraz jeszcze było krwawień nakładałem. Teraz w sumie ciekawa sprawa, nie wiem, czy to jest wina tego, że mam niskie odporność na krwawień, czy tego, że oni mają wysoki współczynnik nakładanego. Chociaż sądząc po długości paska, chyba ja mam po prostu niską odporność. Bo to nie jest tak, że jak się ma wyższą odporność, to po prostu wolniej się zapełnia pasek, tylko pasek jest fizycznie dłuższy. No ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Po prostu róbmy co możemy, żeby wyeliminować tych dziadów. I idźmy przed siebie. A właśnie, w sumie jak tu i tak idziemy, ta insygnia jest fajną rzeczą, ale weźmy skarabeusza złotego. Zawsze jakieś dodatkowe runki wpadną. Oczywiście tarcza, bo chcę jak najdłużej przeżyć. Jak najmniej się męczyć i tym podobne, więc tak. I co my tu mamy? Krew bestii. Dzięki, gro. Na pewno z tego skorzystam. To nie tak, że mam jej i tak już pod dostatkiem. Ale dobra. Są klasycznie berby, na które przydałoby się polować, gdybym był łucznikiem. W ten sposób można stworzyć strzały o trochę dłuższym zasięgu. Testa tutaj nie dostanę się nigdzie, więc po prostu idźmy przed się. I w sumie jestem trochę ranny, ale tylko trochę, więc... Bestialska witalność powinna załatwić sprawę. I tak... grzyby. Po prostu grzyby. Trochę nie widzę, jak to miałoby prosperować, ale... No dobra. Jeśli prosperujące, to prosperujące. Posąg Mariki? Tylko, że taki trochę zniszczony? Czy co? Oho, łeła. Trochę tu tego dużo. Może spróbujmy przejść naokoło, bo z tym wszystkim naraz nie wiem, czy bym chciał walczyć. Znaczy, pewnie trzeba będzie z jakiegoś powodu. Jak na przykład jakaś znajdźka, ale no, na razie mogę tego uniknąć, czy uniknę. Kamień ponury, czwórka. Nie jest do końca tym, co bym chciał zdobyć. Jak już jest, niech będzie, oczywiście, zawsze kilka tysięcy rund zaoszczędzonych na zakupie, ale. Jeszcze raz, ale. Daleko tam naprawdę do cennych znalezisk. I dobra. Jesteśmy w jakiś... Tedrze, kościele czy czymś. I co tu mamy? Dziedzictwo zewnętrznego boga. Nawet nie trzeba szukać, żeby wiedzieć, że jest to talizman.
Zobaczymy szybko tylko, co on przedstawia. Zwiększa mistycyzm, okej. Pan, który stracił wszystko w wielkich pożarach, uważnie wpatrywał się w trupa swego przodka. Uważa się za święty czyn i użył w jego czyniu spaczone bóstwo. Klan cierpiał tak bardzo, że uczynił tego strasznego potwora obiektem wiary. Ciekawa historia. Trochę niepokojąca, ale nadal ciekawa. No cóż, powiem wam, że jest znajdźka cenna, ale nie dla mnie. No fajnie ją mieć i tak dalej, ale preferowałbym coś tutaj bardziej bezpośrednie bonusy do tego, co ja tutaj robię i jak tutaj gram. Czy oni cokolwiek tu mają? Nie. Po prostu tu siedzą. Chcę ci powiedzieć, że to całe miasto to tak trochę mało tego. Mało prosperujące to wygląda. No ale dobra. Jestem w stanie zaakceptować, że to tyle i do widzenia. A zamiast tego może warto byłoby pomyśleć o tym, co innego mógłbym tutaj jeszcze poszukać, porobić. Jak na przykład poeliminować tych pojedynczych dziadów, których tutaj gdzieniegdzie widać. Kto wie, może za nich będzie jakieś fajne też właśnie coś kiedyś. Albo mówiąc po ludzku i tak, żebyście bardziej ogarniali, o co mi teraz w tym momencie chodzi, może coś dropią fajnego poza swoją bronią. Bo broń już miałem, zanim Ellen skraszował i odebrał zapisa, więc tak. Nie pamiętam, czy pokazałem wam broń ostatecznie, czy nie, ale mogę zagwarantować, że dla tej postaci ta broń jest nic nie warta. A poza tym, że nadal jest fajną znajdźką, bo mam, a nie musiałem mieć i wypadnęło. Ale co? Samo to, że to jest fajna znajdźka, bo wypadła, mogła nie wypaść. Zazwyczaj nie czyni czegoś w moim mniemaniu cennym. Oczywiście są sytuacje przeciwne, ale... Ale no. W ogóle... zobaczcie na twarz tego czegoś. To tak komicznie wygląda ta twarz tego dziada w porównaniu z jego resztą, że masakra. Nie jest swojego meldowu przeżyłem, co mamy sznurek. Już wolałbym naprawdę broń dostać. No ale dobra, sznurek to sznurek. Okej, regeneracja zarzucona, dwie butelki, żeby mieć zawsze jakieś życie i idziemy dalej. Na cmentarza chyba. Tak, wygląda mi to jak cmentarz, więc... Powiedzmy, że jest to cmentarz. Oczywiście może to być totalnie inne miejsce i mi się tylko wydaje, że jest to cmentarz. Mam tutaj tych cieniów znowu. Są. I chcą mnie atakować, więc muszę się bronić. Gdyby nie to, to zostawiłbym ich nawet w spokoju. Jeszcze zaczynam od psa, bo psy najgroźniejsze. Może ktoś mi proszę wytłumaczyć, czemu wszyscy tutaj znają magię śmierci nagle? W sensie... Nie znam tradycji tej krainy, w przeciwieństwie do tradycji ziem pomiędzy. Więc no, nie wiem, czy tutaj nauka tej magii śmierci nie jest na porządku dziennym, nocnym. Chciałem tego robić, ale okej. Okay. I co tu mamy? Biorna konwalia 4. Chyba jest to lepsza znajdźka trochę. Nie jestem pewien, czy nadal cenna jakkolwiek, ale no, na pewno lepsza. I mamy kolejną ofiarę naszego ataku. Teraz przetestujmy swoją drogą na nim ogień. A nie jest samotny. Ktoś tam jeszcze inny jest. Ale może uda się sprowokować jako pojedynczego. A zresztą nawet jeśli dwóch, to powinien dać radę. I uwaga! Chyba jest skuteczny. Oczywiście, że musiałem zlamić. Musiała być jakaś śmierć kolejna. Szkoda. Szkoda, że tak nie umiem grać, że tak lamię. Ja się pewnie śmiejecie z tego, albo też już się tym załamujecie trochę. To już zależy od was.
Ale ja osobiście naprawdę chciałbym czasami mniej lamić. Nie, żeby to lamienie mi sprawiało jakieś trudności i przeszkody, ale... Są tacy, co to... przechodzą Elden Ringa, Dark Souls, czy jakąkolwiek inną super trudną grę na trybie ultra super mega hard, zwanym jako od początku do końca się nie będę ulepszał, levelował, nic i tak dalej. Czasem jestem taki jak, który przechodzi grę normalnie, używa jakichś tam mocniejszych rzeczy. Nie mocniejszych, bo wiem, że w swego czasu najmocniejsze były strategie na mistycyzm i... No. Nie gram nią, ale nadal uważam, że to jest jedna z mocniejszych rzeczy, to co tutaj robię. A mimo to, no, nadal lamię. Daleko mi do poziomu kogokolwiek z takich bardziej renomowanych graczy Soulsów. Nie mówiąc już o tych, którzy naprawdę wiedzą, co mówią, wiedzą, co robią i tak dalej. Bo ja staram się ogarnąć, co ja mówię. Staram się wiedzieć, co robię, ale wychodzi jak zawsze. I w tym momencie mam straszny déjà vu. Nie wiem czemu. Jak widzę tych dwóch i walczę tym krwawym mieczem. Jeśli ktoś może mi powiedzieć, czy mieliśmy podobną sytuację, to bardzo bym prosił, ale tak. Są mocne déjà vu, jak zwał, tak zwał. Więc no. Dziwnie. Dziwnie było. Ale dobra. Narzućmy bestialską żywotność, bo zawsze się może przydać. To wie. O, i to chyba... Tak, to była ta dwójka, która mnie ostatnio ubiła. Ciekawe. Że tak się staram nie ginąć, staram się grać ostrożnie i mnie wychodzi. Idę na hama i prostaka, jak to zwykłem nazywać. Proszę. Czasami mam jakieś dobre zagrywki albo podstawy po prostu godności gracza Soulsów. I wniosek jest taki, że... Cytując klasyka Beziego, nic tu nie ma. A szkoda. Gdyby coś było, to byłby fajniej. Jak zawsze powtarzam. No dobra, jedziemy z Truga. I szukam czegokolwiek ciekawego. Bo szczerze obawiam się, że jeśli tutaj już nic nie znajdziemy, to niebawem zostanie nam nic do robienia, zwiedzania i innych podobnych rzeczy. Bez chodzenia do zamków. A ja nie chcę iść do zamku. Ani jednego, ani drugiego. No wiem, jak to się skończy dla mnie, jeśli tam wlezę. Kończy to zgonem. Jak dla tych, którzy by, no, jakby się tego nie pojęli. Tak. I jak widać, naprawdę mocno nie umiem, poważnie nie umiem i nie wiem, jak sobie poradzić. No. Tutaj jest... nie ma. Naprawdę, naprawdę, ho. Ha! Podwójnie. Mamy tutaj tego całego... pasożyta plagi, czy jakim tam, ale nie jest agresywny. Księga z przepisami rodu poszukiwaczy i czarny widmowy świetlik. Ho! Księga z przepisami rodu poszukiwaczy, ognioodporna, manewrowana wątroba. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotów pozostawione przez nieludzki ród poszukiwaczy. Udostępnione jako przejaw życzliwości wobec Mura i jego ludzi. Ha! Nie wiem, kim jest ten cały Mur. Ale tak. Jakakolwiek by nie była przyczyna tego, że są wobec niego życzliwi i dali mi książkę, lepiej, żeby tak zostało. Lubię takie rzeczy i... że my tutaj zaglądaliśmy tych żółwi.
tego posąga? Chyba posąga ruszyłem, ale nie wiem jak... ...pojecznymi miejscami. Nie, dobra, niczego tutaj nie ma. Fajnie, że znalazłem, że coś takiego, ale... Powiem wam szczerze, jeśli chodzi o to, co tutaj miasto prosperujące i tak dalej... Nie potrafię tego pojąć, ale... Czuję jakiś taki niedostatek, jakby coś jeszcze miało być. Cały czas. Nie, no pewnie to jest moja paranoja i to, że to lokacja jest dosłownie trochę taka postawa, ale... Pozwólcie mi w sumie... ...że tu wrócić. Może poprzeszukiwać dokładnie co niektóre miejsca, bo naprawdę wydaje mi się, że tutaj... ...coś jeszcze powinno być. Gdzieś, nie gdzieś. Okej, tutaj takie przejście, niczego nie ma. Nie mam pomysłu gdzie, to mogę wam szczerze powiedzieć, ale naprawdę czuję, że tu jeszcze powinno coś być. Okej, skoczyło mi krwawienie raz, prawda? Ale tragedii nie ma. I tak, jestem w stanie ich pokonywać. Nie muszę się aż tak obawiać, czy... W sumie aż tak. Może i w ogóle ich się nie muszę obawiać. Bo poza takimi rzeczami jak to, że no... No nie biją najmniej. To oni słabi są. No właśnie zniszczony murek, czy to sugeruje, że tutaj coś jest jakoś? Nie. To po prostu było coś takiego sobie. No i jesteśmy już znowu tutaj. Dalej. Nie, to chyba naprawdę jest takie puste. Dobra, to chyba naprawdę tylko i wyłącznie moja paranoja mi sugerowała, że tutaj musi być więcej coś. Ja nie będę wam chyba już więcej czasu marnował. Myślałem, że ktoś tu była, to tylko te zające, takie... ...bliko zające, co? Dobra. Ja już jednak pójdę tam do góry, bo mi to spokojnie daje, ale tak, spotkamy się już za chwilę w innym miejscu. No, dobra. Jak widzicie, jesteśmy przy zamku. Niestety... ...faktycznie nic tam nie było. Więc tak... W związku z tym... ...nie pozostaje nic więcej, jak albo pójść... jedną drogę, którą w sumie mam tutaj wymyśloną jakąkolwiek. Pójść do smoczej jamy. Albo po prostu wejść do zamku. I prawda jest taka, że jednak na razie chciałbym spróbować się zemścić trochę na tym zamku, który ostatnio mi tak sponiewierał. Więc pójdziemy tutaj, nawet spróbuję walczyć z trolim rycerzem. Podkreślam, jeśli się nie uda powiedzmy 5 próbach, max 6, to wtedy się poddam i pójdziemy tam gdzie indziej. Okej. Ten trollir zresztą naprawdę ma HP-ki jak boss, albo nawet lepsze. Tak teraz patrzę. Ale jest to prawda taka, że dopóki nie rzuci zaklęcia, to powinien sobie poradzić z nim. O, przewróciłem go nawet. Pięknie. Ale tak. Jak mówię, dopóki będzie zachowywał się jak troll, a nie jak rycerz, który może rzucać zaklęcia, powinno być okej. No, okej, czasami możemy trafić, bo nie mam aż takiego przyzwyczajenia do walki z trollem, który ma miecz. Ale powinniśmy móc się zamieścić na nim tym razem. Czyli rzucić zaklęcia. Co właśnie zrobił w tym momencie? Po czym na szczęście zaczął zachowywać się znowu jak troll. Największej tragedii nie ma. Dobra. No, troll. Opanuj hitboxa. Zaklęcie, super. Super, po prostu. Powiem w tym, że nie umiem go uniknąć. Pewnie powinienem już dawno mieć, ale... Prawda z tego, że naprawdę nie.
z tym nie idzie. No troll, proszę cię. Zobaczymy, może krwawy ogień będzie skuteczniejszy. W sumie nie wiem, jak jest to z wykrwawieniem i trollami. Przetestowałem, jak szybko im się to nakłada. Ale tak. Okej, okay, spokojnie, gwiazdoklucz. Okej, okay, krowie nie weszło i pokonane za 10 tysięcy runów. Aha, i teraz zginę od czarodzieja byle. Kamień dziewiątka i królewski magiczny smar, okej. Okay. I to nie był zwykły przeciwnik. Mam tutaj do czynienia z minibossem. Okej. Okay. Ale ponury kamień dziewiątka. To są właśnie takie nagrody, o których mówiłem, że chcę dostawać. A jednocześnie są to rzeczy, które sugerują, że oj, zginiesz tu, gościu. Będziesz tego potrzebował. Inaczej tu zginiesz i przepadniesz. Wyjaśnij mi proszę to odpowiedzieć też na pytanie inne moje. Co ja mam zrobić w takim wypadku? Kiedy widzę takie rzeczy, czy powinienem iść dalej waszym zdaniem, czy powinienem się wycofać i przemyśleć moje decyzje życiowe. Bo szczerze, naprawdę nie wiem. Jest to kamień dziewiątka, jakkolwiek fajna, tak. O, no właśnie. Możesz znajdować takie rzeczy jak tu i teraz. Oczywiście pewnie zlamiłem sam z siebie, a nie, że tutaj jest coś za trudno, ale... Ale no, ale... Prawdopodobnie wypadałoby naprawdę pójść po jakieś lepsze wyposażenie. Jeśli chodzi o poziomy, czyli, no nie wiem, znaleźć gdzieś kamienie, żeby dokończyć damę. Potem jeszcze może wyższe kamienie. Nie mówię już o nie wiadomo jak potężnych poziomach i tym podobnych. Ale gdyby udało mi się dobić tą osiemnastkę w sumie, to już byłby okej. Okay. No i jeśli by wpadła dwudziestka, to byłbym nawet bardziej niż zadowolony. A nie mówiąc już o 28. Jeśli 28 by udało się jakimś tym osiągnąć, to znaczy, że w sumie 25, czyli maksa też, bo... Ała. Prawda jest taka, że po prostu kamień na 25, czyli na finał, broni klasycznej już mam. Brakuje mi tych po drodze. Ale okej. Okay. Dwie próby już nieudane, więc... Pozostały trzy. I znowu coś gdzieś zginęło, nawet nie wiem gdzie. Nie, żeby mnie coś szczególnie interesowało, gdzie te rzeczy wszystkie umierają. No ale... No właśnie, no ale... Co by było, nie było... Nawet jak się umierają, to te 30 runów, które dostaję za to, że one umierają, to jest nic. Okej. Okay. Zarzućmy jeszcze to, bo w sumie czemu nie? Jest tak, strategia. Szybko wyjmować piesa, potem skupić się na wojaku. Nawet nie podnosić run, koniecznie. Przy okazji przydałoby mi się talizman Bantam, co on symbolizował sobą. Ale ten, który zwiększa skuteczność przebijania tarcz. Oj, przydałby się. Bo żeby nie było, jest taki. Jest taki gdzieś ukryty w odmentach gry podstawowej. Można, znaczy to określić, w odmentach Elden Ringa, a nie cienia złotego drzewa, czy tam Shadow of Erdtree. Jak złotego zwał. Bo w sumie tutaj tak jest to samo. I więcej żołnierzy Mesmera? Nie, to jest ten zwyczajny żołnierz jakoś tak. A oni biją pojedynczym czasem mało, w serii oczywiście dużo, jak widać. Ale no. Osobiście wolę ich widywać niż tych od Mesmera bezpośrednio. Tak, jak tutaj zeskoczę, to wrócę tam, gdzie byłem przed chwilą? Nie. A może? Tak, tak, wrócę tam, gdzie byłem przed chwilą. Więc lepiej tam nie iść. Tutaj mamy za to Czarnego Rycerza, tak się chyba nie nazywają profesjonalnie mówiąc. Którego można pokonać na różne sposoby.
a ja wybiorę najbardziej cywilizowany, znany jako Plexstab. TM oczywiście. I... wykonując zabieg Plexstab, powinniśmy bez problemu go móc pokonać, tylko trzeba czekać na odpowiedni moment, żeby Plexstab mógł wejść. Oczywiście, że nie złapałem odpowiedniego konta. Śmierć. Ale patrzę, tu po pierwsze jest jakieś miejsce maski, po drugie jest kolejny z tych krzyży Mikeli. Ale dobra. Muszę być ostrożniejszy. Próba numer 4. Może się uda. Chociaż w sumie jak tutaj tak idę, w tą stronę jest to drzewo. To nie wiem, czy powinienem tu iść. Ale dobra, już. Jak podjąłem decyzję, to podjąłem decyzję. Po prostu... dyziem. Jak zginę, to będę mógł na siebie zwalić, że jestem jełopem. Nie my tym nie pomyślałem. Inne takie pierdoły. A jak nie zginę, to będę mógł się cieszyć. Dobra, tutaj są oni niestety. I zauważyli mnie pierwsi. I tak, co jeszcze? Mogę w sumie dodać na szybko? W sumie to, może dobrym pomysłem byłby porzucić ten... tą przysięgę z miecza. Wrócić z nią na zaklęcie. Tak sobie w sumie pomyślałem o tym, to ta przysięga jest trochę problematyczna na mieczu. Tak naprawdę dzięki niej, albo raczej przez nią, tracę dosyć ważną rzecz, którą jest możliwość wykonywania jakiegoś specjalnego manewru. I nie, żebym jakoś szczególnie potrzebował jakiegokolwiek manewru, co nie. Ale fajnie jest mieć zawsze jakiś taki manewr dostępny. A teraz jak jeszcze przy tym rycerzu jesteśmy, to spróbujmy może trochę go zmniejszyć czarnym ogniem. Ale ze skutecznym to ten czarny ogień nie jest, co sygnalizuje dwie rzeczy. Albo są bardzo odporny na ogień, albo po prostu ta tarcza absorbuje większość. Obie rzeczy są bardzo prawdopodobne. Jednakowoż, nieważne, która z nich jest prawdziwa, Plexstab zawsze skuteczny. Przynajmniej tak długo, jak wróg pozwala sobie na Plexstaby, bo... to, że coś ma rozmiar człowieka, nie oznacza, że da się to splectabować. Tak się to właśnie nauczyłem w sumie. Niedawno, jeśli chodzi o niektórych rzeczy. I tak. Mogę powiedzieć, że jak skończymy... to podejście do Elden Ringa, zarówno wojakiem, jak i magiem, podkreślam, i w przypadku wojaka, jak i maga, nie gwarantuję wam ubicia wszystkich bossów DLC-ka. Gwarantuję wam przejście gry podstawowej razem z DLC, przy czym zarówno gra podstawowa, jak i DLC będzie przechodzona na zasadzie po prostu, co jestem w stanie zrobić, co odkryję. Więc jeśli będą jakieś bossy, których nie pokonam, jakieś wątki, których nie zrobię i tym podobne rzeczy, możecie zawsze mnie tu napisać. Głównie dlatego, że i tak planuję jeszcze, można powiedzieć, dwa podejścia do Elden Ringów robić. Każde trochę inne tematycznie. Może zbliżone do tych, które robię teraz, może nie. Ciężko mi to ocenić. Na pewno wszystkie będą, jeśli mnie wprowadzę w życie, trochę odmienne. Przecież trochę odmienne mam na myśli dosłownie. Tutaj się bawię bronią. Odkrywam sobie, co jest, jak jest. I się cieszę i tym podobne. Ale tam planowałbym już robić bardziej rozgrywki tematyczne. Rozgrywki po to, żeby coś konkretnego zrobić, konkretnie build i tak dalej. Już od góry planowane i zbiorę czarnego rycerza. Wpadła. Nie najgorsza. Może sobie wydropię całą. Póki co rycerz przysięgi i opis. Zbroja noszona przez czarnych rycerzy służących mesmerowi, polownikowi. Gawronek nad sercem to wzór ostro drzewa, krwiony złotem. To niewielkie pocieszenie dla tych, którzy muszą toczyć wojnę bez łaski i honoru. Okej. Okay. I zanim coś, to jak już mówimy o łasce, wyciągam tarczę, żeby tylko mnie nic nie zamordowało. Mamy kolejnego tego znaka specjalnego i jakieś tutaj coś do podniesienia.
Wiadomość od Ledy. Ha? Wiadomość pozostawiona przez Redę, rycerza Igły, skierowana do tych, którzy również potrafią śladem Mikeli. Kela łagodny zmierza do wierzycienia. Jeśli mamy do niego dotrzeć, musimy udać się do runi za mostem prowadzącym z donurza cienia i spalić drzewo, które okryje ścieżkę. Kieruje się do twierdzy. Okej. Okay. Gryte słowa zlewają się. Porzucam tu część mojego ciała. Okej. Okay. Odłamy kostę drzewa. O tak, może będę mógł błogosławieństwo sobie podbić. Gro, ty sobie żartujesz? Najpierw dajesz mi 9, a potem wciskasz 1. Krótna jesteś. Tak czy inaczej, zażyczam szybko błyskawicę na miecza znowu. I lecimy dalej na wszelki wielki. I tak, co tu jest? Książka z przepisami lojalnego rycerza. Od razu sprawdzam. Nawet nie chcę czekać. Królewski magiczny smar ze sznurkiem. Zapiski tworzą przedmiotów kryjskich rycerzy królewskich. Dokładnie pisują sztuki starych i zaklętych rycerzy. Okej. Okay. Czy mogę ten cały magiczny smar królewski, coś takiego? Czyli potężniejszą wersję smaru magicznego. Mhm. Dobra. Kiedyś używali go pośredni kryjscy rycerze zamiast charakterystycznych mieczy tego zakonu? Ciekawe. Okej. Okay. Czyli nie dosyć, że trochę dostałem tej historii kryjskich rycerzy. Fajna sprawa. To co ciekawsze, ponadto, dostaliśmy też przepis na potężniejszą wersję czegoś, co już mieliśmy dostępne. Teraz tak, żyć czas sęku. Seria i to tyle. Miałem nadzieję tylko, że to miało mi zaprowadzić gdzieś do jakiegoś konkretnego czegoś, a nie, że teraz źle idę. Aha. Miało mnie zaprowadzić do psów, którym teraz zagryzam na śmierć. W sumie teraz sobie uświadomiłem. Powinienem wyciągnąć pochodnię. Antybestyjną. Ale już za późno na nią. Śmierć. Dobra. Ta śmierć od razu mówię, nie liczy się już, bo osiągnąłem taki postęp, że już nie opuszczę tego zamku. Co to nie? Tak, śmierć nadal jest. I teraz nie pamiętam, czy sprawdzałem skuteczność pochodni antybestyjskiej tutaj. Ale tak czy inaczej ją wyciągnę. O, odganiająca bestię, tak. Teptem tylko czy czarny coś się tutaj respi. Tak, respi się. Super. Jeśli kogoś zastanawia, czym powiedziałem super na ten fakt, to nie będę nawet udawał. Będę miał gdzie farmić zbroję czarnego rycerza. Wielki żołnierz Mesmera, okej. Okay. I teraz największa próba. Nie rzuca się. Działa. Pochodnia na bestię działa na te psy. Dobrze. No nie, musiałem akurat idealnie spaść, żeby zadać mu 2 obrażenia, no. Dobra, na szczęście się udało go pozbyć. Ciężkie, cienkie kości bestii też był mi przedmiot. I co dalej, gdzie dalej? No prowadź piesło. Ono mi prowadzi w konkretne miejsce. O. Ja chcę iść tam do wodospadu, czy tutaj najpierw? Nie mam pojęcia, pójdźmy tutaj. Nie wiem, czy będzie jakieś dalsze przejście. A jest odłamek światła gwiazd. Tam można byłoby się skoczyć, ale nie chcę. I tak, odłamki światła gwiazd kiedyś były naprawdę cenne. Odnawiały manę, jak się je żarło. Ale to jest ważne. Teraz już ich nie potrzebujemy, bo mam nieskończone manę. I znowu zapomniałem pójść poszukać jakiegoś zaklęcia leczniczego, żeby sobie kupić. No cóż. Cóż, idźmy więc w wodospadzie w takim wypadku. Mijając tutele. Zwiedzając kolejne coraz ciekawsze miejsce i tak.
mogę iść tam albo w tą grotę. Jak wiadomo, ja jestem grotołaz, wielki i tak dalej, więc... Oczywiście, że idziemy w grotę. I tak, królewski smar ze sznurkiem. Inaczej mówiąc, smar, który szybciej się nakłada. Będziemy czas sęku, no dzięki, bro. Ale trwa dużo krócej. Jeśli chodzi o właściwości obrażeniowe, nie pamiętam, czy jest jakaś różnica między nimi. Wydaje mi się, że w Dark Souls 3, gdzie chyba pierwszy raz takie coś powstało, to jest takie coś, mam na myśli dosłownie właśnie to, że były różnice pomiędzy zwykłym smarem, krótkotrwałym. Chyba te krótkotrwałe biły dwukrotność tego, co zwykłe. Więc tak. Ciekawa sprawa to była, nie będę ukrywał. Dobra, plec stop. Dobra. I... Gin, przepadnij, zmoro nieczysta. Mucho, ho. Dobra. A właśnie zauważyłem, że nie mam lampy. Tak się inaczej, choćby lepiej tu starczą, bo może być niebezpiecznie i... O, proszę. Wszystko to jest tutaj po to, żeby otworzyć bramę. Fajne, podoba mi się. Okej, będziemy mogli lepiej już nawigować przez to wszystko. Ja to fakt, że i tak trzeba... Trza i tego nic nie zmieni, używać tarczy, pozbywać się ich szybko. Tak, dopóki nie użyłem swoich toporów przeciwko mnie, czy innych tych swoich broni, tylko strzelają, albo nie ma ich wielu naraz, to jestem w stanie jeszcze tu walczyć. Bo na szczęście mogę serię ciosów bardzo niskim kosztem, że tak to nazwę, puszczać. Więc tak, mamy też atut. To nie tak, że moja postać jest słaba. Oni po prostu mają wielkie obrażenia. A ja nie mam najlepszego pancerza. Jeszcze. O tak. Po prostu nie mam. Ale proszę, jeśli trochę pomyślę, użyję tej tarczy, albo nauczę się unikać, nie wpadą w chaos, to patrzcie, jak ja sobie radzę ładnie. Zdobyłem kawienie, tak, kamienie kowalskie piątki. Nie są to idealne zdobycze. Preferowałbym dostać 6, ale już 5 jest cenne i tak. Nie mogę zaprzeczyć, piątki są niesamowicie cenne w dalszym ciągu, bo piątek chyba nie mamy dostępnych, tak, na wyciągnięcie ręki w nieskończonych ilościach. Ogólnie są, oczywiście, no, trzeba je farmić na przeciwnikach takich jak tutaj, albo górnicy na Altus. Okej. Znowu tacy jak ty. Jakich nie lubię. Znikających bardziej. Ale okej, jak się tak chcecie bawić, to rzuć swoim czarem. A ja powiem ci moim. No. Tak. I w ogóle, co jeszcze jest ważne, ty sobie swobodnie używam różnych inkantacji na tym buildzie. Może mam niską wiarę, się zastanawiacie się, dlaczego noszę różne, a nie tylko dajmy na to, co się skaluje z wiarą, to jest bardzo prosta. Naprawdę dziecinnie prosta. Uważam, że lepiej mieć jakiekolwiek jakby dostępy do nielimitowanych przez crafting i tym podobne ulepszeń na broń, czy właśnie takich ataków dystansowych, niż nie mieć. A zawsze uważam, że właśnie taka żółt czy błyskawic może być tym, co mi szybko uratuje dupsko. Skoro i tak miałbym używać inkantacji, nawet powiedzmy w takim prostym celu, jak nałożenie sobie regeneracji od bestii, które się nie skaluje, bo tak, to się nie skaluje, to równie dobrze mogę po prostu, wiecie, użyć tego właśnie tej łuczni błyskawic, czy jakichś innych pierdół. Ktoś się do mnie chciał wszczelić. No tylko by was mi tu brakowało, naprawdę. Idź stąd. Nie chcę cię tu. Cieszę się tylko, że mam dobry nastrój. Okej. Cieszę się naprawdę, że będzie dobry nastrój, bo inaczej by było kiepsko z sobą. Teraz stąd jest jakieś dalsze przejście, czy to tak tylko tutaj dla samego pójścia tutaj było? O. Dobre pytanie. Tak wiem, że mówi się dobre pytanie i tym podobnie, ale i tak dobre pytanie i... Okej, czy bym teoretycznie strzelać do mnie już, jak tutaj byłem. Ciekawe. Ale dobra. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim i... Monrity lukaryjski rycerz.
Okej, czyli jest Moonrytyl. Dlatego brakuje nam Irytyla. Dla tych, którzy nie wiedzą, to była lokacja z Destrz. Jeśli mamy z tobą walczyć, jesteś kaliskim zarzem, więc pewnie umiesz w magię, to ja też nie będę się oszczędzał. I też będę bawił się czardziejstwem, które umiem trochę. Nadal moje czardziejstwo jest ograniczone do takich rzeczy jak... No to co to robię teraz? A ty co robisz? Oczywiście, że to! Najwredniejsze zaklęcie, jakie mógł sobie wybrać, oczywiście musiał wybrać. Musi być za 5 pierdlion wyobrażeń. A zobaczymy w ogóle, jak ciebie z tolerancją na płonięcie. Okej, okay, tolerancja na płonięcie o wartości unik. Okej. Okay. Nie jest to daleko, więc jeszcze da się to jakoś ogarnąć. Ale ciekawe. Ciekawe to wszystko tutaj jest. Znacznie dużo tutaj w ogóle takich magicznych wrogów. Nie spodziewałem się tego. Ale musi gdzieś być zawsze jakieś takie magiczne coś, bo... No... Przynajmniej mam nadzieję, że czardzieje nie zostaną tutaj pozostawieni sami sobie. W czasie kiedy... paladyni, krzyżowcy, konfesorzy... No jak zwłaszcza, po prostu postacie... Inkantacyjne mają też swoje nowe zabawki, więc tak. Nie dziwię się, że też są jakieś magiczne tej elementy i wrogi, ale tutaj tak... Nie widzę tutaj sensu i logiki, że... No, jak to się nazywa? Że pośrodku żołnierzy Mesmera nagle spotykamy magów karyjskich. Takie tak naprawdę, okej, okay, rozumiem, że karyjscy magowie tutaj mogli dołączyć i tak dalej, ale... To zależy po prostu od momentu. W którym ta cała krucjata teoretycznie się tutaj odbyła, za którą tak nienawidzą ludzi ziem pomiędzy. Dobra, wiecie co? Stracimy 90 par tysięcy. To jest nic. Ale skoro tak zlemiłem tutaj teraz, to może lepiej będzie, jeśli zakończymy epizoda. Bo, no nie ukrywając, trochę on może trwać. W szczególności, że mi OBS skraszał w połowie przez całą to wszystko w formacie teraz osobnych plików. Więc zobaczymy. Poprzedni miało szybko tylko... Będę mógł od razu wam powiedzieć, ile to tak naprawdę... Trwa już. I mogę powiedzieć, że prawdopodobnie trwa to za długo. Więc... Tak. Powiedzmy, że zakończę tego odcinka, nieważne ile on będzie trwał. A na ten moment naprawdę dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, no... Trzymajcie się i hej, hej! Mam nadzieję, że następnym sobie lepiej poradzimy.